Jesteście gotowi na disco? To zaczynamy. 3, 2, 1. O, ile dziś klientów? Dzień dobry, czy mogę kupić monitor? Na Monitora, który pan wybiera? przykład ten. Dobrze, z lewej czy z prawej? Z lewej. Proszę. Idziemy sobie na kręgle. Ciekawe, co dzisiaj będzie. O, dzień dobry panu. Dzień dobry, proszę pana. Jak się panu gra? Dobrze. No to dobrze. Ha, prawie strajk! Co to było? To drugie od strajka? Nie wiem. Aha. Strajk! Dawaj kasę! Nie! Pikachu, do boju! Nie! Nie! Przepraszam, to był pusty. Pikachu, do boju! Atakuj! I co teraz? Praca komornika to złe czasy. Na którym ten pan mieszka? Chyba na drugim. Już tu wjeżdżał. Dzień dobry, kim pan jest? Dzień dobry, komornik sądowy. Do widzenia! Ja ci dam Widzę. komornika wypraszać. Pierwsze, które to drugie? Chyba to. Komornika wypraszać! Ci dam! Oj. Ja ci dam komornika wypraszać. Boże! Komornika się nie wyprasza. Powiedzcie, ser. Nie! Dzień dobry. Dzień dobry, co podać? Monitor. Proszę. Spider-Man. Powiedzcie, ser. Strike. Powiedzcie, ser. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja sobie pójdę. Nie dałeś mi napiwku. To szaleństwo! This is Garry's Mod. Dawaj kasę! Czemu? Bo mogę! Dobrze. Co to jest? Strike! Dobrze, szeregowy Selix. Gotowy na akcję? Tak. Dobrze, tu mig założony. Tak. Sprawdźmy naszą broń. Działa. Dobra, to tak. W pokoju jest ileś tam zamaskowanych terrorystów.
Mamy ich zniszczyć. Rozumiem. Dobrze, idziemy, tak? Dobrze, po cichu. Drzwi trochę nieważne. Po cichu. Uważaj, uważaj. Dobra, czysto. Czekaj, czekaj. Ustaw się. Musimy sprawdzić, czy drzwi są wolne. Ja otwieram, wbijam, a ty ze mną, okej? Okay? No. Czysto. Rozumiem. Zrozumiano. Dobra, następne drzwi. Ty wchodzisz pierwszy. Znaczy się, ja otwieram drzwi i ty wchodzisz pierwszy, dobra? Mhm. Trzy, cztery. Aaaa! A, terrorysta! A nie, sorry, to ty. Dobra, mniejsza, chodź, czekam na ciebie. Już. Przepraszam, nigdy sobie tego nie wybaczę. Dobrze. Następnym razem będę uważał. Dobrze. Szybciej, bo terroryści mogą uciec. Rozumiem. Dobra. Jest winda, na którym oni są piętrze? Chyba drugim. Rozumiem. Uważaj, czy winda czysta? Dobra, czysta. Czy piętro czyste? Cicho, ja to muszę zrobić. Ty jesteś tylko moim podwładnym. Dobrze. Chyba piętro czyste. Dobra, sprawdzamy pierw te drzwi. Gotowy? Ja otwieram, ty wbijasz. Dobrze. Trzy, cztery. O, terrorysta! A przepraszam, to byłeś ty, to jeszcze raz. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Chwileczkę, gdzie to było? Już do ciebie idę, poczekaj. I can believe I can fly. Gdzie pan jest? Zniknął pan. O, tutaj jestem. Następnym razem uważaj, gdzie strzelasz. Rozumiem, pan też nie uważa. Dobra, tu pewnie są terroryści. To tak, otwieram drzwi, ty wbijasz, okej? Okay? I dobrze. Załatwiamy. Znaczy się, ja wbijam, nie, ty otwierasz drzwi, ja wbijam i ty za mną, okej? Okay? Dobrze. Dobra, to trzy, albo nie, czekaj. Błyskowy, dobra? Dobrze, trzy. Dwa, jeden, błyskowy. O, w mordę, uciekaj! Dobra, co nic jest? Się nie stało, błyskowy. Kurde, uważaj. Dobra, jeszcze raz, błyskowy. Nie udało się. Dobra, odpuścimy sobie. Biorę RPG, błyskowy. A nie, to RPG, jeszcze raz. Dobra, odpuścimy sobie. Tam wejdziemy wreszcie. Czekaj, dobra. Atakować. 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 Dobra, wszyscy. Akcja zakończona, powodzenie. Możemy wracać do domu. Dzień dobry, co pan robi? Dzień dobry. Ognisko. Chce pan dołączyć? Tak. To proszę tutaj stanąć. Dobrze. Dobrze. Teraz poczuje pan małe mrowienie. Dobrze, rozumiem. Kiełbaska za darmo będzie. Dobrze, teraz czuje pan małe mrowienie. Tak. Dobrze, i pan czeka, aż się wszystko zgaśnie. Rozumiem. Darmowa kiełbaska. Dobrze, podłożymy tą bombę szybko. Ile? 30 sekund powinno wystarczyć. 30, tak, szybko. O, jest bomba. O, druga bomba. Co pan robi? Pana nie. To nie powinno być. Nie. Pana te... Strajk! Co to jest? Nie! O co chodzi? Nie mogę wyjść! Nie! Już po mnie! Nie! Dzień dobry, gdzie mogę znaleźć Hitlera? Stoi tam. Dobrze. Albo już nie. A, dobrze. Dzień dobry. Marcin, monitor mi się zepsuł. Dzięki. Marcin, monitor mi się zepsuł. Dzięki. Miałeś się uczyć, a nie ekspić w LOLu. Ale czemu? Bo ja tak mówię. Za naukę się bierz, bo wyrzucę ten komputer za okno. Nie. Mówiłem. Dzięki.
Gdzie masz jeszcze ukryte? A, tutaj. O, jeszcze jedna partia. O, jaki piękny gnom. Chcę się z tobą zaprzyjaźnić. Dawaj. No tak, jesteś nieżywy i wyciągasz sam nóż. Cóż. Rise and shine, miss. Albo mi się wydawało, albo on wstał i coś powiedział. Aha. Rise. Chyba go zgubiłem. On się teleportuje. A, już się nie ruszę. Zostaw mnie w spokoju, ty zły gnomie. Jesteś zły. Nie no, nie łaź za mną. Won. I can't believe I can fly. I can fly, I believe. Oh. Seriously? Won od mojego życia.
Ha, i nie wejdziesz, hehe. Hehe. Well. Hehe. No! Możesz przestać nade mną fruwać. Dziękuję. Nie, to nie to. Gdzie to było? No. Przetestujmy. Pikachu, do boju! Jego. Atakuj. Nie. To może... Nie, to w ostateczności, co tu mamy? Nie, też nie. Chodź na pięści, suko. I co? Już nie taki mocny, co? Strajk! Ostrożnie, to jest najdelikatniejsza bomba atomowa. Ostrożnie. 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 Dzień dobry, co to jest? Proszę podejść tutaj, klient, jako przed stół. Przed stół! Dobrze. To są melony. Chce pan jednego? Tak. Dobrze, lewy czy prawy? Prawy. Już daję, chwileczkę. Proszę, niech pan sobie go weźmie. Co się z nim dzieje? Wszystko to... Ej, Gracjan. Tak? Widziałeś gdzieś moją walizkę do pracy? Dzień dobry. Dzień co dobry. Chce pan melona? Tak. Już podaję, tylko tak. Go się robi tak. Kładzie się delikatnie na ziemi. Mhm. Potem jak chce pan go zjeść, mocno pan go o ziemię, dobrze? Dobrze, dobrze. Tylko proszę to zrobić, jak ja odejdę, dobrze? Dobrze, to dobrze. To ja panu powiem kiedy. Okej. Okay. Może pan już go jeść. Dzień dobry. No może ja wpadnę później. Jaka ciekawa maszyna. Dawaj mój hajs, ty mendo. Co powiedziałeś? Masz coś do mnie? Dawaj mój... Masz coś do mnie? Hajs? Oj, nie ten guzik, przepraszam. Jeszcze raz. Ty, odwoń mój hajs. Masz coś do mnie? Masz coś do tak, mnie? Tak, mówię, oddaj mój. Masz coś do mnie? Hajs. Może kiedyś trafię. Ze mną się nie zadziera. Znowu ty, chodź tutaj. Tak, tym razem mam spluwę. Potrzebuję większego kalibru. O, ale jestem spragniony. Tu jest automat.
Derbrins private rezerwy. Dobra, co wybieramy? Cola, sherry, kawa, woda. Wybiorę sherry. Albo już nie potrzebuję. Oj, Hitler, ten gaz, coś ty mi dał, to chyba jest niezły. O Jezu, przed chwilą widziałem kucyka. O, ale jestem spragniony. Dobra, napijmy się, co tu już się wybierze? Cola, sherry, kawa, cappuccino. Dobra, biorę sherry. O, dzień dobry, szanowny kliencie. Mam dla ciebie do zaoferowania ci oto tą jakże broń. Chcesz ją zobaczyć z bliska? Jasne. Już ci kładę na stół. Dobrze. To co chcesz zobaczyć w niej? Chwileczkę, bo jak widzisz, zepsuł mi się stół, a ja mam w kieszeni tylko taki. O, już ci kładę z powrotem. No, to co chcesz? Chcesz tą broń taką? Może nowy stół? Tamarze sobie tą broń. Tamarze sobie odpuścimy tą broń, ponieważ jest bardzo niebezpieczna dla ludzi. Kto potrzebuje w tym mieście jeszcze pomocy? Pomocy! Pomocy! Pedofil! Już się tym zajmuję. Szybciej! Spokojnie, muzyczka. Proszę odejść. Odejść. Ja się nim zajmę. Co mnie bijesz? Ja ci dam. No, dawaj, dawaj. Zacięta walka. Jedź. Proszę bić po jajach. Jeszcze żyjesz? Ja ci dam. Won mi dzieci maltretować. To dzieci by maltretował. Won. Won. Z tego świata, morderco. Won. Won. No, tak to się robi w prawdziwym świecie. Bohater! Bohater! Aż skoczę z radości. Nie! Ach, o tak. Jak będziesz jeszcze czegoś potrzebował, to mów. To ja lecę. O, dzień dobry, jakże szanowny dobry. Ponownie kliencie. Mam dla ciebie do zaoferowania kuchenkę. Stan za ile? Nowy. Chcesz ją zobaczyć z bliska? Jeśli kładę na ała. Stół. Proszę. Oj, przepraszam, stół się zepsuł, trzeba jeszcze raz. Dobrze, teraz powinno być ok. Dobrze, to chcesz oto tą kuchenkę? Zobacz, to jest wtyczka i w ogóle i... Chwileczkę, bo tu się coś zepsuło. Oła? Już ją naprawiam spokojnie. Już daję radę. Dobrze. Oj. Już chwileczkę, już to opanuję. Dobrze. Żyje pan? Jednak kuchenki nie sprzedaję, ponieważ też jest niebezpieczna. Zreanimować pana? Nie! I to koniec kolejnego, drugiego już odcinka Garry's Mod Idiot Box, oczywiście polski. W tym odcinku gościnnie wystąpili pan Selix i pan Krystian... Lisi Krystian, wszystko tu macie napisane. Nie wiem, czy ten odcinek był dobry, czy słaby, napiszcie w komentarzu. Oczywiście starałem się jak mogłem, bo jak wiecie... Garry's Mod się zmienił do najnowszej wersji i parę rzeczy zostało usunięte i dodane i teraz no, nie wiadomo co gdzie jest. Staraliśmy się jak mogliśmy oczywiście. Mam nadzieję, że wam się podobało, a więc komentujcie, subskrybujcie i ocenicie więc. Na razie. Do następnego odcinka Garry's Moda Idiot Boxa.